9 kwietnia 2014 roku w Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach zorganizowano spotkanie robocze w ramach projektu Promocja Współpracy Transgranicznej Nadleśnictwa Torzym i Urzędu Leśnego Starostwa Powiatowego Bałcem. Gościny udzielił nam nadleśniczy Edward Koszałka, który powitał uczestników przedstawicieli 19 nadleśnictw oraz wykonawców projektu. Spotkanie prowadziła koordynator projektu z ramienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia Anna Niemiec. Ten okazały piękny budynek został wyremontowany w ramach środków pomocowych Polska Saksonia, współpraca transgraniczna. Jest to taki modelowy przykład współpracy. Projekt, w ramach którego dzisiaj spotkali się przedstawiciele wszystkich nadleśnictw z partnerem z Saksonii, polega na modernizacji stron internetowych i promocji współpracy leśników polskich i saksońskich. Chciałam podkreślić, że jest to jedyny w Polsce przykład współpracy polsko-niemieckiej, w ramach której informacje o leśnictwie polskim zostały przetłumaczone na język niemiecki i angielski. Jest to jakby otwarcie się polskiego leśnictwa na odbiorcę niemiecko- i anglojęzycznego. Przedstawiciele nadleśnictwa Torzym spotkali się z leśnikami Urzędu Leśnego Powiatu Bałcen w celu prezentacji postępu działań w projekcie, a w szczególności modernizowanej strony internetowej nadleśnictwa. Od grudnia 2013 roku strona internetowa nadleśnictwa przygotowywana była do prezentacji w nowej szacie graficznej. Nowe treści, piękne fotografie i grafiki znacznie podwyższyły atrakcyjność strony. Kolejnym wyróżniającym elementem spośród innych stron w lasach państwowych będą wersje obcojęzyczne. Treści strony przetłumaczone będą na język niemiecki i angielski. Szef Urzędu Leśnego w Bałcen, pan dr Krzysztof Szur, podzielił się z nami uwagami na temat zawartości strony. Niedługo otrzymamy z Bałcen ciekawe informacje na temat lasów Saksonii, które przygotowane zostały w formie raportu. Na naszej stronie będą ukazywały się systematycznie treści nie tylko dla leśników, ale przede wszystkim dla turystów i miłośników natury. Dzisiaj spotykamy się na podsumowaniu projektu dotyczącego promocji poszczególnych nadleśnictw, projektu, w którym jesteśmy partnerem tych nadleśnictw, ale jest to, myślę, tylko jeden z wielu przykładów współpracy, którą się zajmujemy. Dzisiaj też mówiono o innych projektach, na przykład o projekcie z zakresu ochrony lasu przed szkodnikami pierwotnymi sosny, czy też projektu przeciwpożarowego, a więc ochronie lasów przed pożarami, a także o projekcie zajmującym się zmianami w wykorzystaniu terenów leśnych. Tu chciałbym podkreślić, że współpraca z partnerami z Polski przebiega bardzo dobrze. Widać po polskiej stronie duże zaangażowanie, dużą energię, która działa na nas bardzo zaraźliwie. Myślę, że jest zainteresowanie po ostatnich 20 latach, kiedy raczej wybierano południe Europy i zachód Europy na miejsce spędzenia urlopu. Powoli zaczynamy patrzeć w kierunku na wschód od Nysy, gdzie są piękne tereny leżące blisko i na pewno będzie coraz większe zainteresowanie spędzeniem urlopu również tam. Mój zmarły szef mówił zawsze, że wcześniej granice dzieliły, dzisiaj granice łączą. Granice są przestrzenią, w której narody się spotykają, wymieniają i to jest piękna myśl europejska. Na zakończenie złożyliśmy leśnikom z Saksonii życzenia wesołych świąt wielkanocnych. Projekt Promocja Współpracy Transgranicznej Nadleśnictwa Torzym i Urzędu Leśnego Starostwa Powiatowego Bałcen jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.